Cześć, ja jestem Łukasz, a wy jesteście na kanale Filozofując o Motocyklach i jak już wiecie po tytule, będziemy robić podsumowanie już ubiegłego roku. Dłuższy czas się zastanawiałem, co zrobić pod koniec roku, bo tak, miałem dać wam posta, miałem dać wam jakieś inne rzeczy. W międzyczasie okazało się, że całe święta i okres między świętami a nowym rokiem... Nie byłem w stanie niczego nagrać, bo nie byłem w stanie praktycznie mówić i mówić dłużej niż przez 3 minuty, zresztą jak słychać jeszcze audio i wideo średnio Ale Stwierdziłem, że Wam nagram film teraz, nie mówię nagrywać tej przerwie międzyświątecznej Będę się dzisiaj trochę plątał, przepraszam eee, Więc nie nagrałem, nagrywam teraz. Miałem nie nagrywać w ogóle. Miałem dać Wam posta, ale Wam nie dam posta, dam Wam film. Będziemy sobie podsumowywać tutaj e, rok ubiegły, czyli 2022, czy tam 2022, bo są spory co do formy, zawsze. I będziemy rozmawiać o teoretycznych planach na rok już teraźniejszy, biegnący 2023 bądź 2023 esteci językowi sobie poprawną wersję wybiorą e, a więc tak brzydko zaczynając zdanie bo nie zaczyna się podobno zdanie od a więc a więc e, lecimy sobie po kolei ja będę zaraz korzystał ze ściągawki będę wam ze ściągawki czytał statystyki jak to wygląda w tym roku e, wyglądało w zeszłym przepraszam i jakie są plany na ten rok e, po pierwsze bardzo wam dziękuję udało nam się w tym roku przepraszam jeszcze raz Będę naprzemiennie mówił w tym i w zeszłym, i będzie mi chodziło o 2022, dopóki nie przejdziemy do planów na rok 2023. W roku 2022 udało nam się przebić 1000 subskrypcji, co oznacza, że nie dość, że Was już się zebrało całkiem duże grono, bo już jest Was prawie 1700 osób, a dokładnie na moment nagrywania tego filmu jest Was tyle. To eee, znaczy, że kanał zaczął zarabiać i wiem, 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 wiem dżentelmeni nie mówią o pieniądzach ze mnie jest żaden gentleman, ale o pieniądzach nie będę mówił wprost, nie będziemy mówić o kwotach natomiast e, dzięki temu, że wy te filmy oglądacie że wyświetlają wam się reklamy, bardzo dziękuję tym co nie mają adblocka bo adblock zabiera pieniążek to e, koszty prowadzenia takiego kanału się zmniejszają bo w tym momencie przy takich dochodach e, jakie są z tego kanału nie można jeszcze mówić o zarabianiu pieniędzy, można mówić co najwyżej o redukcji kosztów, bo paliwo nawet jeszcze do testówek się nie zwróciło. No, nie mówiąc o inwestycjach sprzętowych, które mimo wszystko, że bardzo dużo sprzętu mam, to musiałem poczyniać w międzyczasie, żeby coś tam pozmieniać, poulepszać Niektóre wypały, niektóre nie wypały. Jak gdyby trochę mniej istotne. Ale bardzo Wam dziękuję za to, że przebiliśmy ten 1000 subskrypcji. Jesteśmy coraz bliżej 2000 subskrypcji. Yy, powiem Wam szczerze, że trochę się nie spodziewałem, yy, trochę ten kanał to był trochę eksperyment, ale całkiem fajnie widzę, że to się zaczyna rozwijać, rozkręcać, mam nadzieję, że będzie szło dalej. Stąd między innymi moja prośba do Was ostatnimi czasy prawie w każdym filmie o zostawienie subskrypcji, jeżeli ten film Wam się podoba, zostawienie coś lajka i tym podobnych rzeczy, bo to pomaga w rozwoju kanału. Z tego, co ostatnio też się bardzo mocno okazuje, bardzo mocno w statystykach podbija to, że wy komentujecie. Ja wam odpowiadam, że możemy sobie w tych komentarzach podyskutować. Więc do takich dyskusji Was zapraszam. YouTube to bardzo lubi. Jak zauważyłem. Eee... I teraz tak, eee, wyciągam ściągawkę ze swojego telefoniku, bo tak jest najprościej. Eee, be, 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 be. Tu będzie tu, to będzie tu. I teraz tak, część. E, czekajcie, bo muszę sobie tutaj. O, będzie tak lepiej. Tak będzie lepiej. E, będę wam podawała statystyki bez szorców, bo szorcy tak naprawdę dodaję od niedawna. One są trochę takim podtrzymaniem kanału, są troszeczkę takim, być może sposobem na złapanie nowego widza. Być może takim, sam nie wiem, czego od tych szorców oczekuję. Trochę zapycham. Żeby nie było, że nic się na kanale nie dzieje, żeby kanał nie umarł na pół roku do nowego sezonu, aż będą nowe motocykle testowe, czy będą nowe rzeczy, które mogę zrobić i dla was nagrać, i wam pokazać. Więc podam wam statystyki bez szorci. W 2022 roku obejrzeliście 290 tysięcy razy moje filmy. Jest to bardzo, bardzo, bardzo duża liczba, bo tak jak porównywałem. Sobie nawet z niektórymi kanałami, które ja obserwuję, niekoniecznie o tematyce motocyklowej. Właśnie zgasła mi jedna lampa, szlak by ją trafił. To yy, jest to liczba dosyć duża, jak na tak relatywnie niewielką ilość subskrypcji. Więc jest to bardzo dużo wyświetleń, bardzo Wam dziękuję. To też przełożyło się na to, że coś tam wpada do kieszeni i tnie koszty. Yy, I teraz tak, jeszcze tutaj mam sobie takie statystyki, że łącznie w godzinach. Oglądania tych filmów, czyli to ile czasu potrzebowałaby jedna osoba, żeby oglądać to wszystko, co zostało obejrzane na moim kanale, łącznie z tymi osobami, co weszły, e, nie, to nie ten języki wyszły to 28 tysięcy godzin. To bardzo dużo godzin. I teraz bardzo ważna rzecz, to, co wam mówiłem przed chwilą na temat subskrypcji. To jest kwestia tego, że Większość tych wyświetleń podchodzi od widzów bez subskrypcji. To jest dokładnie 86% osób, która ogląda mój kanał. To są ludzie, którzy nie zostawili tutaj subskrypcji. Być może część z tych osób to są na pewno osoby, którym nie podobały się te filmy, bo nie wszystkim się muszą podobać, tak? Ale, mimo wszystko, wierzę nadal w to, że część z tych osób i to mi mówią te statystyki. To są osoby, które do moich filmów wracają, które oglądają je regularnie, więc prosiłbym. Tam jest ten guziczek o zostawienie subskrypcji. E, tak wiem, film jest jak zwykle e, chaotyczny, ale jak gdyby e, nieistotne. w ubiegłym roku, czyli w 2022, przetestowałem dla was, jeżeli dobrze liczę, 15 albo 16 motocykli. Oczywiście łamane na skuterów, nieskuterów i tak dalej. Filmów zostało opublikowanych trochę więcej, bo jeszcze miałem do tak naprawdę marca starczyły mi materiały z poprzedniego roku, czyli z 2021, ale od testu C400X od BMW, wszystko to są tegoroczne testy. C400X odbywał się nawet w śniegach, więc jak gdyby zapraszam. Natomiast cała reszta filmów pochodzi z tego roku. Nie udało mi się w tym roku przetestować tak dużo motocykli jak w zeszłym. W zeszłym roku chyba to było. W 2021 chyba było około 25 maszyn, dzięki czemu materiałów starczało na dużo dłużej. W tym roku miałem trochę mniej czasu na nagrywanie, zajęła mi trochę czasu praca zawodowa, eee, zajęły mi też różne inne przypadki i wypadki po drodze, typu nie wiem, choroby, niechoroby i tym podobne rzeczy, co mnie eliminowało na jakiś czas, na przykład z możliwości jeżdżenia motocyklem, z możliwości nagrywania, etc. Eee, takie rzeczy po prostu się dzieją, to jest jak gdyby normalne dowiozłem wam tyle materiału ile udało mi się dowieść. teraz trochę to nadrabiam gadającą głową e, jak będą pomysły na kolejne odcinki, oczywiście będzie pojawiała się kolejna gadająca głowa e, i teraz tak to było takie bardzo krótkie podsumowanie tak jak wam mówiłem po konkretnych kwot nie będę podawał bo nawet nie chciałbym pieniądze wolą ciszę natomiast e, ja wychodzę z założenia że warto wam powiedzieć o tym że to gdzieś tam jakoś się zaczyna coś pojawiać za to więc nie jest tak że już robię to za darmo tak jak poprzedni kanał, przez kilka lat prowadziłem prawie za darmo. No Tak, ale dotyczył zupełnie innych rzeczy. To, czego nie zdążyliście wy zobaczyć, to w tym roku. Jeszcze poczyniłem pewne inwestycje sprzętowe. Trochę rozwinąłem tam obiektywy, nieobiektywy i tym podobne rzeczy do aparatu. Jakby ktoś chciał kupić Canona 5D Mark 3 z pełnym setem do zdjęć torowych, motocyklowych i tak dalej, to zapraszam do kontaktu bo idzie właśnie na sprzedaż uzbroiłem się trochę w inne dodatkowe obiektywy, w jakieś inne dodatkowe rzeczy, które pomogą mi nie tylko w filmie ale pomogą mi w fotografii gdzie fotografia jest jak gdyby moim głównym źródłem dochodu i tam będzie naprawdę grubo, jeżeli chodzi o przyszły rok jeżeli będzie co fotografować to jest już naprawdę czym i żaden tor już mi nie jest straszny z zasięgiem 800 mm. Do tej pory miałem tylko 400. No, eee, więc e, tak. To mniej więcej się prezentuje. I tak jak mówię, zakupy zrobione, inwestycje poczynione na przyszły rok. Eee, bardzo dużo E jest, ale to przez to, że się zastanawiam, nie do końca jeszcze jestem zdrowy, nie do końca dobrze się czuję, więc to takie trochę wpadki z planu. Eee. Więc, tak, inwestycje są. Część z tych rzeczy będziecie mogli zobaczyć na filmach, czy to na tym kanale, czy na tym drugim kanale, który traktuje troszeczkę bardziej o samochodach. Na który was też serdecznie zapraszam, ale o tym też za chwilę będzie. To tak naprawdę, część tego sprzętu będziecie mogli zobaczyć w akcji. Może nie tyle co samego sprzętu, co efektów używania tego sprzętu plus tam cały czas rozwój jeżeli chodzi o obróbkę tych materiałów wideo i całą resztę obróbkę materiałów foto też, bo mimo to, że robię to od wielu, 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 wielu lat to cały czas coś się zmienia, niestety zmienia, znaczy stety, niestety trochę zmieniają się trendy, trzeba się trochę do nich dopasowywać jakoś muszę sobie między tym wszystkim nawirować i muszę sobie z tym wszystkim radzić i mam nadzieję, że się będzie udawało coraz lepiej. I wchodzimy w nowy 2023 rok i jakie są na niego plany, jakie są na niego pomysły. Plan jest bardzo prosty: robić więcej, robić lepiej, robić dokładniej. Jest parę pomysłów jak to wszystko troszkę pozmieniać i w kwestii fotografii i w kwestii filmowania. Być może części tych zmian jakoś mocno nie zauważycie, mocno nie dostrzeżecie, natomiast jest to też cały czas inwestowanie w mój własny rozwój. Bo tak jak Wam już wspominałem parę razy, ja się tego wszystkiego jak gdyby. Może nie tyle co uczę, co. Nie, uczę to jest dobre słowo. Ja się tego wszystkiego uczę i wychodzę z założenia po prostu, że nie wolno się zatrzymywać w procesie, w procesie nauczania siebie samego różnych nowych rzeczy, bo jeżeli się zatrzymamy, to możemy się zacząć cofać tak naprawdę. Więc cały czas staram się jakieś nowe rzeczy i nowe techniki ogarniać. I to będzie widać też na tym kanale. W mniejszym stopniu niż na tym drugim. Będę Wam pokazywał, mam nadzieję, trochę lepiej, trochę dokładniej te motocykle, o których mowa. Podejrzewam, że z, ze słowotokiem nie pójdę jakoś mocno do, do przodu, bo i te filmy i tak są długie. A co najwyżej postaram się, żeby były jeszcze bardziej merytoryczne, jeżeli będę w stanie. Natomiast też będę starał się, żeby nie stały się nudnym klepaniem formułek z, z tych. No. Z tego co dostarcza importer. No, zapomniałem słowa. Mało czytam słownictwo ubogie. Enihu. Idąc dalej tym tropem: więcej, lepiej. Jak to wszyscy ładnie szumnie mówią, mocniej. Głównym core tego kanału pozostaną oczywiście testy motocyklowe na ten moment. Bardzo mocno się zastanawiam, co robić z onboardami. Czy zachować je w tej formie, w której były, czyli daję wam kilkuminutowy film. To są filmy, które z reguły oglądają się najgorzej, poza paroma wyjątkami. Mają bardzo krótki czas odtwarzania, bo nikt ich nie ogląda w pełni, nawet jeżeli mają te minimalne dla reklam 8 minut. I zastanawiam się, czy po prostu tego nie przerzucić na inny format, na przykład na shortsa albo na coś takiego. Zobaczymy jak to będzie co z tym wymyślę. Wy też dajcie znać czy Musi być odcinek co tydzień i zapychać to, te dziury, tak naprawdę cotygodniowe, materiałami z onboardów. Czy na przykład, jak będzie odcinek co dwa tygodnie, ale będą to tylko testy, albo będą odcinki jakieś inne, pełne, pełnometrażowe, nazwijmy je w ten sposób, to też Wam to wystarczy i też będziecie zadowoleni. Nie ukrywam, że trochę próbowałem się wpisać w potrzeby i uzależnienia YouTube'a, jeżeli chodzi o algorytm. Natomiast okazało się w międzyczasie, jak poobserwowałem trochę to, wszystko co się dzieje, że jeżeli dodaję film o różnej długości, skrajnie różnej, czyli pół godziny a 8 minut, to YouTube też tego nie lubi. YouTube nie lubi, jak dodajemy filmy nieregularnie, co właśnie będę zaczynał mniej więcej teraz czynić. YouTube nie lubi, jak dodajemy filmy o różnej długości, ale nikt nie wie, co lubi YouTube. Żeby się dopasować w algorytm, bo spuściłby wtedy bombę na YouTube'a. Nieważne. Mam zamiar też bardziej rozwijać swoje media społecznościowe i tam do śledzenia ich Was zapraszam i dla jednego, i dla drugiego kanału, bo część mediów społecznościowych dla drugiego kanału jest oddzielna: Facebook, Instagram, TikTok. Do wszystkiego linki znajdziecie pod spodem i tu przechodzimy właśnie do drugiego kanału, gdzie też będę zwracał się do Was z prośbą o pomoc. Tak, jak Wam powiedziałem, przekroczenie 1000 subskrypcji na kanale filozofując o motocyklach spowodowało to, że kanał zaczął przynosić dochody. Co prawda, niewielkie, ale zaczął przynosić. I to samo chciałbym osiągnąć też na tym drugim kanale, z racji tego, żeby po prostu nie przeinwestowywać tego, co robię. Bo wiem, że to musi potrwać. Wiem, że w czasie on zacznie przynosić więcej subskrypcji. Natomiast ci z Was, którzy, którzy lubią moje filmy i chcą mnie wspierać, Zapraszam na drugi kanał. Zostawcie tam subskrypcję, obejrzyjcie sobie te filmy. Może wam się spodobają? Mam nadzieję, że tak. Niech tamten kanał też się rozwinie, też pójdzie do góry. Jak wszystko zacznie się sklejać, będzie więcej czasu na różne bardziej, może w przyszłości szalone rzeczy, żeby nie było aż tak nudno. Zobaczymy, co czas przyniesie. Do wszystkiego potrzebne są niestety pieniądze, więc yy, nie chcę przeinwestowywać za bardzo z własnej kieszeni fajnie jak to co tworzy, po prostu zacznie przynosić pieniądze na tamtym kanale jak część z was wie bo już o tym w poprzednim filmie mówiłem operuję obrazem uczę się operowania obrazem niedługo będzie tam kolejny nowy film film którego totalnie się nie spodziewacie nawet po tamtym kanale więc zapraszam mam fajny pomysł mam nadzieję że wyjdzie mi on fajnie w realizacji bo wiem co chcę uzyskać tylko nie wiem czy uda mi się to zrobić takie zagmatwanie więc tak, tak to wygląda. Taki mam nadzieję krótki film wyszedł, chociaż pewnie jak zwykle gadałem i gadałem, i gadałem i się, zagadałem, przegadałem, rozgadałem. Natomiast ja Was serdecznie jeszcze raz zapraszam do subskrybowania, lajkowania itd., jeżeli Wam się filmy podobają, jeżeli chcecie ich więcej, jeżeli chcecie więcej treści. Róbcie to wszystko, co przyciągnąłem, poprosiłem. Jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że byliście, za to, że dołączyliście do tej niewielkiej na razie społeczności, że te filmy oglądacie, że je lajkujecie, komentujecie, że zostawiliście tutaj subskrypcję, że dzięki też Wam, między innymi dzięki Wam, przede wszystkim dzięki Wam, tak naprawdę, to wszystko może się rozwijać. Dla mnie to jest super miłe i jest to naprawdę fajne, jeżeli to, co robię. Nie dość, że komuś się podoba, to jeszcze zaczyna podobać się coraz większej ilości osób. Obejrzałem ostatnio niechcący swój pierwszy film, który nakręciłem, czyli test MT-03, i sam też widzę progres w tym, nawet jak mówię do kamery. Więc to też dosyć istotne i prawdopodobnie z takiego miejsca też będę. To jest taki pomysł na razie, będę z tego miejsca mówił do kamery, nawet robiąc testy motocykli. Jest to trochę bardziej komfortowe po prostu dla mnie. Znowu mi lampa zgasła, ale to chyba znak, że czas kończyć. Więc prawdopodobnie będzie tutaj gadająca głowa, natomiast będę starał się, żebyście mieli jak najwięcej materiałów wideo z motocyklem, z prezentacji motocykla, z pokazywania motocykla, żebyście nie musieli patrzeć się tylko na mnie. Tak jak w tym filmie w większości patrzyliście na mnie. Urażonych, przepraszam, to tam będę starał się, żebyście mieli jak najwięcej, jak najwięcej. Yy... Materiału z motocyklem. Więc jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że sezon niedługo się zacznie. Oby nie za wcześnie, przydałoby się jeszcze trochę zimy, bo zima też jest fajna, dziecko na sankach pociągać. Czy co tam innego można porobić? Co kto lubi? Ale mówię, mam nadzieję, że niedługo sezon się zacznie, że już w kwietniu będziemy mogli. Będę mógł tak naprawdę ja dla Was coś przetestować. Zobaczymy, jak z dostępnością, jak ze zdrowiem. Bo jeżeli będę tak pociągający jak teraz, to nie wiem, czy podejmę to ryzyko, żeby się rozłożyć na dwa tygodnie dla jednego filmu. Zobaczymy. Czas pokaże. Tymczasem bardzo Wam dziękuję. Ponownie bardzo dużo dziękuję w tym filmie, więc dziękuję Wam jeszcze raz. I do zobaczenia w kolejnym materiałach. Trzymajcie się wszystkiego dobrego w nowym roku. Powodzenia, spełnienia swoich planów postanowień noworocznych, spełnienia wszystkiego, czego tam sobie chcecie i życzycie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.